Siema, cześć i czołem, moi wspaniali, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Radda, pisane przez 2D. Zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka 15 tej właśnie serii. Udać się musimy tutaj do AD Wong. No to idziemy, tutaj mamy już otwarte drzwi. Ale uważajmy, na spokojnie się rozglądajmy. Nie wiadomo, co nam może tutaj wyskoczyć. Dobrze. Mapa. Pomieszczenie z głównym zasilaniem. Jakieś drzwi. A mamy zieloną roślinkę. Okej. Aha, zamknięte. Bierzemy roślinkę. I tyle. Próbujemy to otworzyć. Pomieszczenie na odpady. Pomieszczenie na śmieci. Damn it. Need the power on first. Czyli właśnie zasilanie mamy w tamtym pomieszczeniu. Odgłosy trochę takie niepokojące, ale idziemy. Cóż, niby spokój, cisza, bezpiecznie. Bierzemy to, co jest. Mieszajmy te ziółka. Super. Musimy przywrócić zasilanie, czyli tutaj mamy jakieś bezpieczniki. Zobaczmy. Wskazówki powinny być na tych polach czerwonych. No dobra. Otwierdź. Otwierdź. Tu jest OK. Jest. Zasilanie mamy. No to wracajmy. O kurde. Jesus Christ. O, pali się. Niedobrze. Jaki kurde potwór, jaką łapę ma. Uciekaj, uciekaj. Nie wiem, czy strzelać do niego, czy co. Zapaliłem się! Uciekaj, Leon. Kurczę, mole, no. Trzeba strzelać do niego, widać. Kurde mać. Och, ty gnoju jeden. Czekamy ten, szybko, biegiem, biegiem. Jaki jest stan zdrowia, inwentarz? Niepokojący. Zjedzmy te ziółka. I uciekamy. No to będzie walka z bossem. Jak nic, użyj to. Uciekaj, uciekaj!
Kurde mać, uciekaj, uciekaj! Niedobrze. A masz. Och, ty niedobry gnoju. Ja mnie nie zginął. Nie mam czym strzelać. A masz to, żryj to. Inwentarz. Kurczę, mam tylko te ziółka. Niedobrze, bardzo niedobrze. Zginę tutaj. Coś czuję, że zginę. Połącz. Ojejcik. Ostatnia szansa. Użyj to. Mam cię. Nawet nie próbuj. I tutaj stać. Uda się? Jest! Nie wchodź. Ja pierdzielę, jak niedobrze. Wiesz to? To jest? Bierz grenade. Przeładuj, szybko, szybko. I siedź tam, jeszcze raz. Let's do this. Uda się. Jest! Tym razem, kurde, się nie podnieś. Ale potworas. Bye bye. Ale co mi nerwów napsuł i amunicji tyle zużyłem. No cóż. Nie mamy czym walczyć zbytnio. Let's hope that's the last of them. No to i dobra. Mapa. Mamy jakieś pociski tu. Dziękuję. Chociaż tyle cię zwróciło. Strzelba pusto. No to więc którędy? Tędy, dobra, idziemy. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. To jest to. Pogoda niesprzyjająca w dodatku jeszcze. Aha, tu już wiem, gdzie jestem. Ejda, idę po ciebie. There for a sec. I can't get it out. I don't know if I should die. Just do it. I can't walk like this. Okay. It's gonna hurt. Hold on. I can do it myself. Just relax, okay? Okay.
So, what do we do now? Get yourself out of here. While you still can. I'm not just gonna leave you. Not like this. You don't understand. The situation's worse than I thought. You're not getting rid of me that easy. You protected me. Now it's my turn. Didn't realize we were keeping score. Grab my shoulder. Don't push it, rookie. Okay, just trying to help. Watch your step. You want to help? We have to get to the nest. Nest? Umbrella's lab, right beneath us. Annette let it slip. That's where the virus samples are. You up for this? I think I could fit it in my schedule. Come on. We got work to do. Yes, ma'am. Także udało się. The cable car will take us down to Nest. My wristband's our ticket to ride. Nice. Where'd you get that? Bar. Heard it? Okay. Anyway, we're almost there. Czekaj na mnie, ja muszę tutaj sprawdzić. Może coś tu jest ciekawego, bo nie wiem. Nie, tutaj już są same śmieci. Czekaj na mnie. Dobra. My tutaj coś mamy do zabrania. Dlaczego to jest, kurde, na czerwono? No dobra, uzupełnijmy sobie, kurczę, to wyjmij, przechowaj, zabieramy te ziółka. To wszystko nam się przyda. Może na ten moment strzelbę. Przechowaj. To by było wsio, okej. Ale co ja tutaj mam wziąć? Tutaj już nic nie ma, tu też może coś jest. Nie. Damn leg. Let me carry you. You make me feel worse. No to nie wiem. How's the shoulder? Worse than it looks. What a pair. Both got one foot in the grave. No i właśnie dzięki tej bransoletce, którą Ada ma na prawym nadgarstku, możemy właśnie uruchomić. That should take us where we need to go. Ten wagonik. No to i w drogę. This may be a one-way ride, so be prepared, Leon. Jedziemy. This tram is bound for Nest. Do not exit until the final destination. Co wy na to? You know what I was thinking? I can't wait for the FBI to raid Umbrella headquarters and take those bastards to justice. I agree, but to be clear, you're not working in official capacity. This is a federal case. Once we get the G virus, I'm back on my own.
Hey, Leon. Trust me? You trust me? Honestly, if I didn't, you'd probably be dead. Right. I thought I might need your help, and I was right. If you can secure the G-Virus, I can make sure what happened in Raccoon City never happens again. Ada, you said it yourself. It's a federal case. I don't have the authority. Look at me. I'm a liability now. If I'm gonna finish this case, you're the last hope I've got. I'm not just gonna leave you here. What if you're attacked? What if you need help? Co wy na to? I'll be fine. Don't worry about me. I gotta see this through. And I want to see you again. I got plenty to live for, trust me. Now, arriving at Nest. Go. Please, we don't have much time. You're gonna need this. Okay. Leon, counting on you. I know. Bransoleta z identyfikatorem. Taki elektroniczny klucz. Jesteśmy... Dojechaliśmy do Nest. O, skrzynia. W ogóle sprawdźmy tą obejrzyjmy bransoletę. Gość. Bransoleta pełniąca funkcję elektronicznego klucza. W tej chwili jest w niej wkładka prawami gościa. Czyli domyślamy się, że nie będziemy mogli wszędzie się udać tą wkładką. Te wkładki trzeba będzie zdobyć, jakieś tam bardziej zaawansowane. No dobrze. Czyli tędy. Obejrzyjmy tylko z ciekawości. Niezły ten kompleks pod ziemią. Laboratorium Umbrelli. For your safety, stand clear until the doors are fully open. Zobaczcie, potrójne drzwi, potrójne w ogóle. For your safety, stand clear until the doors are fully open. To idziemy. Welcome to Nest. Enjoy your visit. Czyli będziemy eksplorowali sobie tutaj właśnie pomieszczenia. No cóż, zaczniemy odtąd. Lewe drzwi. Okay. I wonder where the G-virus is. Podejrzewam, że na pewno nie tutaj, gdzieś dalej. Było to za proste. Dobra, mamy pociski do strzelby. 4 sztuki. Super. Co to mapa po części laboratorium? Dobra, czekajcie. Pomieszczenie ochrony, czyli monitoring, recepcja, kawiarnia, kuchnia, pokój wypoczynkowy. Niedojedzona pizza. Przypominam, że akcja gry rozgrywa się w 1998 roku.
Dlatego te monitory są takie tutaj kineskopowe, taką powiedzmy z tyłu dupą, żeby się ta lampa kineskopowa zmieściła. Taka to była wtedy na tamte czasy technologia, stąd te kasety VHS. No ale laptopy też były, z tym, że nie takie jak teraz, dużo słabsze. Dużo krwi widzimy. Co tu jeszcze jest ciekawego? Mapa. To wszystko, już tutaj nic więcej ciekawego nie ma, wychodzimy. Przez te drzwi wyjściowe, co tam jest tu? Authorized staff only beyond this point. Guests must refrain from entering. Właśnie, już nie mamy. Ta wkładka już jest tutaj za słaba. Co to jest? Bransolety z identyfikatorami. Ta placówka badawcza korzysta z najnowszej technologii zabezpieczeń, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników i skuteczność praktyk biznesowych. Wchodzenie i wychodzenie oraz obsługa pewnych urządzeń wymagają noszenia bransolety z identyfikatorem. Istnieją trzy poziomy uprawnień. Gość, którą właśnie obecnie mamy. Potem poziom drugi to jest pracownicy niższego szczebla oraz pracownicy wyższego szczebla. Dostęp jest przyznawany w wyniku weryfikacji wkładki elektronicznej w bransolecie. Aby zmienić poziom uprawnień, wystarczy włożyć inną wkładkę. Bransolety dla gości otrzymują tylko członkowie rodzin pracowników. Więcej informacji można uzyskać w recepcji. Dobra. To jeszcze na ten moment nie zapisujemy. Ale wyciągniemy sobie strzelbę. No to robimy tak. Przeładujemy. Jaki zasięg? Okej. Idziemy dalej. Sprawdźmy. Rejestr pokoju wypoczynkowego. To był Jackson. Wejście. O 3.44. Wyjście. 7.31. Sara Takahashi. Wejście. Ok. World Page. Wejście. Anthony White. Wejście. Tilly R.R. Wejście. Desmond Lock. Wejście. Wayne Lee. Było wejście o 20.16, ale nie było wyjścia. Czyli ktoś tam został. Dobra, chodzimy. Na spokojnie. Sporo krwi. O. Jest zombie. Tutaj drugi leży. Mało. Stoi, nie idzie, okej. Kolejny, czyli trzech. Ciemno. Authorized staff only beyond this point. Guests must refrain from entering. A masz. Leżeć. Się nie podnosić proszę, bo
Mało pocisków. Ktoś mi tutaj jeszcze... A jednak... Musiałeś się podnieść. Jest. Dostałeś. Chyba starczy. Widzę tutaj pociski na stoliku. Trzeba będzie zabrać. Kurde mać. Jak to wygląda sytuacja? Nie. I? Jeszcze ty tutaj. Nie mam pocisków. I po tobie. Och ty gnoju. Musiałeś? Gdzie ty jesteś? Dobra. Strzelba robi robotę. Kurde, wstają wszyscy. Co to jest? Może być tak. Dobra. Jeszcze na ciebie mam. Chodź, chodź. Azjata. Shit! Come on. W takiej odległości to... Kurczę, ale mam tylko dwa pociski. Tam są na biurku. Piętnaście sztuk. Dziękuję. Myślałem, że ktoś mi tutaj wstaje. Ty mi się nie podnoś nawet. Sprawdzimy ciebie. Nie. Dobra, to póki co... sprawdźmy, coś jest do zrobienia. Jeszcze coś do zabrania, tak? Trzeba się udać na górę. Tam coś jest do zabrania. Jest taka stołówka. I ty mi tutaj... Coś jest tutaj. Mamy dwa granaty w takim razie. No dobra, udajmy się na tą górę. Dobrze, spokojnie. Cię kurde, trochę wystrzelałem. Musimy naprawdę oszczędzać te pociski. Jak się da. Aha, przeszliśmy górą. O. Taki fast food. Chwytki tego. Proch. Sobie stworzymy sami pociski, jakie chcecie nam dać. Nóż wojskowy. Bierzemy, się przyda. Dzień dobry. Komandos. Stanie na bank. Kurczę. Wolałem się upewnić, ale...
Tu coś jest. Ile 3 sztuki? Dobre i 3. Jakby przeładujemy od razu. Co tu mamy? Regulator, miotacz ognia. Obejrzyj. Niestandardowa część miotacza ognia zmniejsza zużycie paliwa płynnego i sprężonego gazu, pozwalając dłużej strzelać. No to zamontujmy od razu. Tak to wygląda teraz. Będziemy podpalać. Ostatni slot nam został, kurczę. Tu coś jest? Niestety pusto. A tutaj co jest? Musimy mieć jakiś akumulator. Coś takiego. Kładka elektroniczna, drugiego stopnia. Dobra. This might come in handy. Od razu sobie... obejrzyj tą kładkę. Nie, połącz. Albo obejrzyj to najpierw. Ulepszona wkładka niższego szczebla. Wkładka elektroniczna z prawami personelu niższego szczebla, okej. Okay. Połącz. No to idziemy. Nic tu po nas. Też trzeba będzie wrócić kiedyś tam. Ale to już w kolejnym odcinku. To biegniemy do recepcji. Zapiszemy sobie odcinek. Dr. Lee, your presence is urgently requested by Chief Cartwright in the East area. Proszę, to jego wkładka była. Także dajcie kciuka do góry oraz zasubskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do usłyszenia. Bye bye.